Długo się zastanawiałam, czy publikować w Radiu Naukowym kolejny odcinek, jakby nic się nie działo. Chodzi oczywiście o wojnę w Ukrainie. W końcu postanowiłam, że Radio Naukowe powinno robić to, co do niego należy, nawet w takich okolicznościach. Trzeba tylko wybrać dobry temat. Dlatego ten odcinek opowiada po prostu o historii Ukrainy. Dobrze jest znać fakty historyczne, tym bardziej, gdy agresor próbuje grać tą kartą, wykrzywiając przeszłość według własnych potrzeb i obsesji. Zaczynamy odcinek numer 85. Radio naukowe. Radio Naukowe, gości na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Są ze mną doktor habilitowany Artur Markowski. Dzień dobry. Dzień dobry, dr Piotr Krol. dzień dobry. Dzień dobry. Historycy z tego właśnie wydziału. Będziemy rozmawiać o historii Ukrainy. Rzecz jasna, całej nie zmieścimy teraz w tym podcaście, to jest sprawa oczywista, ale wybraliśmy kilka, naszym zdaniem, najważniejszych elementów, ważnych elementów. Kiedy zaczyna się historia Ukrainy? Dr. Piotr Kroll. Są takie trzy bardzo ważne daty dla historii Ukrainy. Po pierwsze, to jest data narodzenia Rusi Kijowskiej, czyli tych początków współczesnego państwa ukraińskiego. I to jest rzeczywiście jakieś tysiąc lat temu, to jest koniec IX wieku, kiedy Ruryk i jego potomkowie tworzą państwo Rusi Kijowska. Potem to nie był mówić, Kij razem z braćmi? No, mówi się o tym, że Kijów został założony przez Kija, ale tak naprawdę twórcą tego państwa i, i tym elementem, który dał impuls do, do powstania tego wczesnośredniemiecznego państwa Rusi Kijowskiej był, byli, byli przybysze z, ze Skandynawii, zwani popularnie Waregami, chociaż błędnie. To oni założyli państwo Róż Kijowska. Drugą kolejną datą, taką bardzo ważną z historii Ukrainy, jest powstanie takiego pierwszego współczesnego. Państwa ukraińskiego, czyli okres końca I wojny światowej, kiedy rodzą się te poszczególne twory polityczne, jak Ukraińska Republika Ludowa, czy, czy też dyrektoriat, czy też na przykład układ Piłsudskiego z Petlurą, też zakładał tworzenie państwa ukraińskiego. No i ta trzecie takie bardzo ważne wydarzenie, to jest ta współczesna, bardzo współczesna. Historia, upadek Związku Radzieckiego i powstanie współczesnego państwa ukraińskiego, które funkcjonuje, istnieje do dzisiaj. Historia, która się toczy na co dzień to jest jedna rzecz, ale jest też taka historia w znaczeniu, mam na myśli historiografii, czyli ktoś musi usiąść i tę historię napisać. Dla Ukraińców jest taka bardzo ważna postać, która taką historię napisała w pewnym momencie. Tak, zdecydowanie. Mówimy oczywiście o y, historyku, który nazywał się Michał Kruszewski i jego opublikowanej w 1898 roku pracy, która stanowi istotny punkt w mówieniu, myśleniu o historii Ukrainy z prostej przyczyny. Mianowicie w swoim monumentalnym dziele zakwestionował swego rodzaju próbę y, zawłaszczenia szczególnie tej dawnej właśnie średniowiecznej historii Rusi a konto genezy funkcjonowania w ogóle imperium rosyjskiego to praca która powstała właśnie wtedy kiedy imperium rosyjskie było w rozkwicie a każde imperium potrzebuje swojej długiej historycznej genealogii Michał Ochruszewski mówił że historia Rusi Kijowskiej to nie jest geneza imperium rosyjskiego że spadkobiercami Rusi Kijowskiej nie jest Rosja carska. I to, fun, to ma fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o myślenie, o tym, od kiedy możemy mówić o historii Ukrainy. To wskazuje też na to, że spory o dzieje Ukrainy, ale także dzieje Rosji były nabrzmiałe już w XIX wieku. My oczywiście odniesiemy się na koniec naszego podcastu do tych też współczesnych, jeśli mogę to tak nazwać, dyskusji, jeśli chodzi o spuściznę właśnie Porusi Kijowskiej, i odniesiemy się do tych słów Władimira Putina, bo my oczywiście nagrywamy nasz podcast w bardzo konkretnej sytuacji, ale właśnie zrobimy to na koniec, bo ja nie chcę, żeby historia Ukrainy była opowiadana wyłącznie w kontrze do tego, co mówi ten człowiek na Kremlu. Chciałabym porozmawiać o Kozakach. Pan dr Piotr, że Krol się w kozakach, kozaczyźnie specjalizuje. Kozaków bardzo z Ukraińcami kojarzymy. Ale czy to w ogóle była grupa etniczna? Nie, to nie była grupa etniczna. To była grupa społeczna, która powstała w wyniku pewnych procesów, bez to i też związanych z wydarzeniami na terenach XVI-wiecznej Ukrainy. Tę grupę tworzyły osoby ściśle związane z etnosem ruskim. Posługujący się językiem ruskim, wyznający prawosławie. Oczywiście pojawiali się wśród nich także przedstawiciele innych nacji. Polacy, pamiętnikarze wspominają również chociażby o przybyszach z Europy Zachodniej. Byli także wśród nich Tatarzy, byli także wśród nich przedstawiciele ludności moskiewskiej. Więc to była grupa społeczna, która z czasem stała się przede wszystkim ruska, bo ci przybysze z innych krajów odpłynęli. Kozacy zaczęli tworzyć swoje własne państwo wspólnie z pozostałymi grupami społecznymi zamieszkującymi Ukrainę. I w związku z tym nie można mówić o czymś takim jak odrębna etniczność kozacka. Hmm. Ale co to znaczy Ruscy? To jest trochę problem z tą kategorią, A. dla nas współcześnie to rozumieć. Tak, dlatego że pojawiło się pojęcie ukraiński, Ukraina, język ukraiński. Pojęcie ruś. Pojęcie ruski, język ruski czy kultura ruska związana jest z tym okresem przednowoczesnym, czyli do XVIII, początków XIX wieku. Pamiętajmy o tym, że współczesne państwo ukraińskie narodziło się z, i tak tradycją sięga do Rusi kijowskiej, i tak też, nazywano, tak też nazywano mieszkańców tych ziem, Rusinami, a kulturę ruską. Nie używano pojęcia ukraińskie, jeżeli już to w znaczeniu takim, że Ukraina, czyli coś, co położonego, położone jest na kraju czegoś, czyli w tym wypadku na kraju najpierw Wielkiego Księstwa Jetewskiego. Pamiętajmy o tym, że w okresie średniowiecza do Unii Lubelskiej współczesna Ukraina w znacznej części wchodziła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. później w ramach Rzeczpospolitej, to był takie ziemię na skraju tego państwa. Pograniczne i stąd też pojęcie Ukraina i często też nazywanie tych mieszkańców, że to są mieszkańcy ziem Ukrainy przede wszystkim tak to fun funkcjonowało, ale w świadomości ludzi okresu średniowiecza i epoki nowożytnej, zamieszkujących Rzeczpospolitą, to były osoby nazywane Rusinami. Nawet oni sami o sobie mówili, Genterutenus, czyli pochodzący z rusi, narodowości ruskiej, pojęcie Ukraiński pojawia się znacznie później i ma swoje konotacje także polityczne i bardzo ważne. Za to Ruś funkcjonuje wcześniej. Pytam o to, bo wie pan, to się tak nam może po prostu trochę wszystko mieszać. Ruś kijowska, Ruś moskiewska, no to może to jest to samo i tak człowiek sobie wyobraża, że jak Kozacy nie wiem pisali do cara, to może pisali w tym samym języku. Nie, nie pisali w tym samym języku. Te dwie Rusie się od siebie oddzieliły. Pamiętajmy, że pierwsza Ruś to była Ruś kijowska. To był początek. To była stolica całego tego państwa ruskiego w okresu średniowiecza. Włodzimierza Wielkiego, czyli Jarosława Mądrego. Ruś Moskiewska pojawia się dopiero w wieku XIII. Na obrzeżach tego, tego obszaru ruskiego funkcjonująca, to była tak zwana Ruś Zaleska, czyli to położona, położona za, lasa, za lasem, odrębna, oddzielona od, tej Rusi, od tego centrum państwa, od tej Rusi właściwej. W toku rozwoju dziejowego na terenach ukraińskich i terenach białoruskich pielęgnowano ten język pierwotny, ten język staroruski. Za to w tym państwie moskiewskim narodziła się pewna odmiana tego języka ruskiego. O tej różnicy świadczy fakt, że kiedy hetmani kozaccy pisali listy do cara moskiewskiego w połowie XVII wieku i później, to w dokumentach przechowywanych w archiwum Rosyjskim w Moskwie, znajdują się tłumaczenia tych listów. I tam na początku jest zawsze taki, taka informacja, że to tłumaczone z białoruskiego pisma. Białoruskiego czyli ruskiego pisma. Te dwa państwa i te dwa etnosy posługiwały się, no niby tym samym językiem ruskim, ale jednak różnym. Miały różne obyczaje. Tak. Właśnie też o te obyczaje chciałam zapytać kozaków, bo z jednej strony to jest taka bardzo ciekawa grupa, właśnie Pan mówi, że ona nie opierająca się na etniczności, tylko bardziej na roli społecznej, która jednak wytwarza rozumiem jakąś swoją tożsamość, zwyczaje, obyczaje. Tak to wygląda, tak? Oni przede wszystkim korzystali i pozostali w obszarze kultury ruskiej, ludowej kultury ruskiej, bo spora część, zwłaszcza w XVII wieku, wodziła się właśnie z tej grupy społecznej, jakim byli chłopi i mieszczanie. Mieszczanie też, o to ciekawe. A, tak, bo zresztą początki kozaczczyzny w XVI wieku związane są z dwoma grupami społecznymi. Mieszczanami i e, drobną szlachtą, tak zwanymi bojarami e, litewskimi, kto, z Kto to jest? To są awanturnicy, uciekinierzy czy ludzie, którzy się zbuntowali wobec feudalnego systemu i tacy, nie wiem, lewicowcy współcześni, którzy uciekli tworzyć lepszy świat? Nie, jest taki mit stworzony przez historiografię czasów e, sowieckich. E, mit które zakłada, że Kozacy to, to jest taka grupa, która przeciwstawia się uciskowi feudalnemu. Budowano ten mit między innymi na powstaniach kozackich Rzeczpospolitej, traktując to jako taką zderzenie dwóch sił. Z jednej strony, ta siła ludowa, która broni się przed uciskiem, a z drugiej strony szlachta polska, która chce ten, ten lud pognębić, uciskać i korzystać z, z, z ich pracy. W rzeczywistości było tak, że, te, że Kozacy narodzili się na tym takim wielkim Pustym obszarze stepów czarnomorskich, rozciągających się mniej więcej od centralnej Ukrainy do, aż do północnych wybrzeży Morza Czarnego. Te rejony były kontrolowane przez Tatarów, którzy tam nie mieszkali, ale wypasali bydło. To był taki obszar pusty. Niezasiedlony, pełen zwierzyny, ryb w jeziorach i, i rzekach. W związku z tym ludność ruska wyprawiała się tam. To było odważne, bo wchodziło się w teren, który kontrolowany był przez Tatarów. Można było trafić do niewoli, w jasyr i zbić sprzedanym na, na rynkach niewolników. W związku z tym tych ludzi postrzegano jako ludzi bardzo, bardzo odważnych. Problem polega na tym, że ten obszar był i też ten zasiedlony był bardzo spustoszony. Więc takie chodzenie w. Na te obszary stepu, nazwane kozakowaniem, stały się swego rodzaju sposobem przeżycia i zdobywania funduszy na, na przetrwanie. W miarę jak Ukraina kolonizowana była w okresie po Unii Lubelskiej, no to wiadomo, że kozacy stali się częścią tej społeczności, która tam tę ziemię zaczęła zamieszkiwać. Cieszyli się wolnościami, mieli swoje prawa, które wyodrębniały ich spośród grup mieszkańskich chłopskiej czy szlacheckiej i powodowało, że w zasadzie możemy mówić o powstaniu kolejnego stanu społecznego. Ale mimo wszystko oni sami byli nadal Rusinami, żyli w tej kulturze ruskiej, mieli pewne swoje obyczaje wyniesione jeszcze z czasów, kiedy sami wędrowali na sić i tam w tej społeczności takiej siczowej, trochę zbuntowanej, trochę żyjącej według własnych praw, odizolowanej od tego świata, gdzie... Rządzą prawa narzucane przez silniejszych albo przez państwo. Stamtąd te obyczaje przenieśli też na Ukrainę, zamieszkałą tam, gdzie oni mieszkali razem z resztą. Czyli taka opowieść o kozakach jako broniących tych Robin Hoodach, niemalże to bez przesady, to po prostu grupa, która miała swoje interesy i chciała żyć niezależnie i wolno. Tak. I o te prawa do swobody, o te prawa, o respektowanie tych praw, toczyła walkę z Rzeczpospolitą. To bo te słynne powstania kozackie z okresu jeszcze przed Kmielnickim, a nawet Kmielnicki wywołuje powstanie właśnie w imię interesu. Kozackiego, ale też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że kozacy w którymś momencie zrozumieli, jak bardzo ważnym elementem jest zdobycie poparcia ludności miejscowej. Starali się tę ludność zagrzewać, eksponując w swoich wystąpieniach ten ucisk feudalny oraz ucisk wyznaniowy. Ale dopiero Bogdan Chmielnicki, tworząc swoje własne państwo, które historycy nazwali hetmanatem, państwo kozackie tak naprawdę dał tą wolność chłopom i mieszczanom. Z dobrego serca czy politycznie? To był wybór polityczny, bo pamiętajmy o tym, że Kozacy nieśli swoją ideologię wolności. Oni chcieli być wolni. W związku z tym, kiedy szlakta zamieszkująca tę ziemię uciekła w głąb Rzeczpospolitej, ratując swoje życie przed, przed kozakami, to ich miejsce zajęli Kozacy, ale oni żyli w tym poczuciu wolności, że każdy powinien być wolny. W związku z tym, chłopi, którzy do pory byli w Poddanymi szlacheckimi, uzyskali wolność. Mogli spokojnie sobie gospodarować na swoich ziemiach, płacili podatki, nie pełnili służby wojskowej, ale cieszyli się wolnością i swobodą. A czy wśród Kozaków były kobiety? Bo na obrazach ich nie widać. Kozacy to społeczność wojskowa. To są ludzie, którzy albo wyprawiają się na Tatarów, albo wyprawiają się na czajkach na Morze Czarne, grabiąc wybrzeża. Morza Czarnego, które kontrolowane było przez Turcję. Chodziło oczywiście o łupy, chodziło też o taką ideę wyzwalania ludności chrześcijańskiej, która trafiła do niewoli tureckiej i też mówili o sobie, że są taką tarczą chroniącą chrześcijaństwo przed najazdem muzułmanów. W tych wyprawach oczywiście kobiety brać udział nie mogły, przynajmniej dobrowolnie, bo wiadomo, że jeżeli ktoś trafił do niewoli, to był przez Kozaków przewożony z obszarów objętych działaniami na te obszary spokojniejsze. Z czasem jednak Sicz stała się takim ronem Sicz, czyli to miejsce położone na Zaporożu, tam za Porochami na Dnieprze, na pograniczu, ówczesnym pograniczu świata tatarskiego i świata chrześcijańskiego. Tam powstała Sicz i na tej Siczy z czasem w drugiej połowie XVIII wieku zaczęły się osiedlać rodziny kozackie. Wtedy na Siczy pojawiły się również, także i kobiety. Za to, jeżeli mówimy o kozakach, tych, którzy zamieszkiwali Ukrainę w XVII wieku, to oczywiście to były całe rodziny. Sami kozacy wchodzili w związki małżeńskie, zakładali swoje gospodarstwa, prowadzili swoje własne interesy w miastach. W naturalny sposób mieli właśnie także żony i córki. To panie doktorze, proszę jeszcze powiedzieć, co się z kozakami stało? Bo oni się jakoś rozmyli, rozproszyli. Co się wydarzyło, że nie mamy teraz państwa wprost kozackiego właśnie? No cóż, od losu. Tak naprawdę. Seria róż różnych zdarzeń, na które sami kozacy nie mieli wpływu. Spowodowała to, że w, pod koniec XVII wieku, cofnijmy się troszeczkę wcześniej, mm -hmm. w latach 1654-1667 Rzeczpospolita i państwo moskiewskie toczyły złą wojnę. Do której doprowadził Bogdan Chmielnicki jego powstanie. Bogdan Chmielnicki zawarł ugodę z Starem Moskiewskim. Podporządkował się, czują jego protekcję. Obie strony wykorzystywały Kozaku, bo wiedziały, że Ukraina jest kluczem do zwycięstwa nad drugą stroną. Oferowały mu różne ustępstwa, chcąc ich przekupić. Ostatecznie jednak wojna ta zakończyła się podziałem Ukrainy na dwie części. Wzdłuż Dniepru część lewobrzeżna przypadła Moskwie, tam powstał hetmanat i pozostał ten hetmanat aż do czasów Katarzyny Wielkiej, a na prawobrzeżu powstał hetmanat propolski. Tylko pamiętajmy, że jak wojna między Rzeczpospolitą a Moskwą zakończyła się, to rozpoczęła się wojna pospolitej z Turcją, która tu również toczyła się na Ukrainie. Ta wojna zakończyła się dopiero w roku 1699. Ziemia było straszliwie spustoszone, bardzo mało ludzi tam mieszkało. W związku z tym Rzeczpospolita, która potrzebowała Kozaków na wojnę z Turcją, kiedy ta wojna skończyła się, zlikwidowała pułki kozackie. Było tam oczywiście powstanie ze na Paleja, które próbowało wywalczyć, odrodzić państwo Hetmana Bogdana Chmielnickiego, ale ostatecznie skończyła się to klęską. Zaczęła się akcja kolonizacyjna, już, tam już o Kozakach zapominamy. Kozaczyzna na Ukrainie Zad... lewobrzeżnej, zadnieprzańskiej, jak mówiliśmy wtedy, przetrwała aż do czasów Katarzyny Wielkiej. Dlaczego tak długo? Dlatego, że Rosja potrzebowała Kozaków jako swego rodzaju bufora przeciwko Tatarom i Turcji. Kiedy Katarzyna Wielka zdobyła tereny nad Morzem Czarnym, to Kozacy przestali być jej potrzebni. I wtedy nastąpiła likwidacja Kozaczyzny. W ten, w ten sposób również i na lewobrzeżu Kozacy zniknęli. Przypominam, że tę opowieść o kozakach opowiadał nam teraz dr Piotr Krol, cały czas jest z nami dr. habilitowany Artur Markowski. I teraz chciałabym pana zapytać, przesuwając się właśnie dalej w stulecia, o te czasy XIX wieku, tworzenia się tych ruchów narodowotwórczych, jak to wyglądało w przypadku Ukraińców, właśnie do czego się odwołują, na przykład czy do kozaków, jakie są te główne postaci, które. Tworzą, bo to się tworzy przecież i, i język, i historię, i poezję. Jak pan to widzi? Ukraińcy wpisali się właściwie w pewien rytm tworzenia, określmy to, nowoczesnych narodów. Choć właściwie tak zwany przećwit, jak pisze jeden z ukraińskich historyków, miał miejsce w końcu XVIII, czy na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy powstały pierwsze teksty, teksty literackie, które właściwie wskazywały na autonomiczność Ukraińców jako bytu odrębnego od Rosjan przede wszystkim i postulujące autonomię przynajmniej, jeśli już nie całkowitą niezależność, ale tak faktycznie ten rytm ukraińskiego przebudzenia narodowego jest ściśle powiązany z tym, co działo się w ogóle w Europie. I trzeba przede wszystkim wskazać na fundamentalny moment w latach 30. Przypominam, że wtedy ma miejsce powstanie listopadowe, przegrane powstanie listopadowe, które dociera również na tereny Ukrainy i w tych okolicznościach. Do głosu dochodzi trójka bohaterów, z których jeden jest rzeczywiście taką sztandarową postacią, do której będą odwoływały się wszystkie kolejne grupy czy kolejne osoby mówiące, budujące podstawy myślenia o Ukraińcach jako odrębnym, dodajmy nowoczesnym narodzie. Mówię tutaj o Tarasie Szewczęce oczywiście. Do tego trzeba dołączyć Mykołę Kostomarowa i Pantelejmona Kulisza. Warto wskazać, że to taki ciekawy moment, kiedy trójka ludzi wywodzących się z niższych warstw społecznych, pochodzenia chłopskiego właściwie, dochodzi do głosu, tworząc przede wszystkim dzieła literackie o silnym takim zapleczu, no powiedziałbym politycznym, mówiącym o konieczności wskazywania na to, że Ukraińcy są Odrębnym narodem, mówiącym przede wszystkim o tym, że oni są zniewoleni przez Rosję, przez Imperium Rosyjskie. Ten kontekst imperialny w tym przypadku, o którym bardzo często dziś zapominamy, skupiając się na Rosji sowieckiej czy radzieckiej w całej historii, kontekst imperialny jest tu fundamentalnie istotny, bo to właśnie ta, ta trójka, a przede wszystkim Szewczenko, staną się bohaterami, do których będą odnosiły się kolejne pokolenia działaczy na rzecz jakby domknięcia tak, czy mówienia o narodowej sprawie Ukraińców. I teraz co się dzieje? Warto wskazać na jeszcze jeden kontekst. Początkowo są to ludzie, którzy czerpią z różnych ideowych kontekstów. Jest tam trochę takiego myślenia demokratycznego. Tu używam tego pojęcia w znaczeniu XIX-wiecznym, więc wtedy to byli tacy radykałowie bardziej na lewo. Demokratycznego związanego z Powstaniem Listopadowym i z działaczami polskimi. Za chwilę pojawi się tam też Mickiewicz i jego twórczość, jako pewna inspiracja, prawda? nie tylko literacka co do gatunku, chociaż też pojawi się w ogóle romantyzm jako tło estetyczne, ale też tło intelektualne tego przebudzenia. Ostatecznie pierwotnie taki nazwałbym to a, a religijny kierunek myślenia doprowadził do powstania bractwa Cyryla i Metodego które skupiało w sobie takiej grupy ludzi właśnie z Szewczenką i innymi młodymi mężczyznami przede wszystkim ludzi, którzy no właśnie zaczęli się obracać również w kierunku chrześcijaństwa, uznając, że skoro masy ludowe są do, do mas ludowych dociera się właściwie, tak, przede wszystkim przez duchowieństwo, to nie można odrzucić tego kontekstu. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz przy tym kontekście imperialnym, mianowicie na rolę dekabrystów towarzystwo południowe, a więc ta jedna z grup spiskowców, która wystąpiła przeciwko Mikojowi pierwszemu właściwie w momencie, kiedy wstępował na tron. to również jest taki zespół ludzi, który, którzy prezentowali poglądy, no dozwalające na no, otwarcie wobec Ukrainy, chociaż trudnie przesadzajmy myślę, że jeszcze uda nam się wrócić do tego wątku i wtedy wyjaśniłbym nieco więcej. Bezwzględnie należy podkreślić jeszcze jedną rzecz. To zaranie to ten początek przebudzenia narodowego ukraińskiego to też taki moment, kiedy do gry dochodzą wątki klasowe. Co to oznacza? Oznacza to, że istotnym elementem w ogóle w dyskusji o, o tym, jakim i czy narodem są Ukraińcy, czy może odwrotnie, czy i jakim narodem są Ukraińcy, pojawia się problem pańszczyzny, pojawia się problem chłopów i zależności osobistej od właścicieli ziemskich. To jest Gra, która przez cały właściwie XIX wiek będzie miała bardzo istotne znaczenie dla myślenia o narodzie ukraińskim. Mianowicie właściciele ziemscy kojarzeni z, z, z polskością, prawda? Władze z jednej strony rosyjskie, a z drugiej strony habsburskie, austriackie, bo przecież ciągle nie zapominajmy, mówimy o ziemiach, które są podzielone między dwa imperia. To w tych kontekstach ruch narodowy musiał się zmieścić. W 1848 Roku w czasie słynnej, tak zwanej wiosny ludów, a więc w czasie tego zrewoltowania Europy, w trakcie którego dochodzi, tak się mówi dość patetycznie, że to jest taki początek tworzenia nowoczesnych narodów, prawda? Ani to początek nie jest, ale no dobrze, ważny moment. W Galicji, a więc w której część stanowią ziemię Ukrainy, dochodzi do wydarzeń, które angażują też władze austriackie. Tam znowuż problem z narodowością ukraińską jest taki, że władze podtrzymują te ruchy ukraińskie. Po co? No Po to, żeby znaleźć przeciwwagę dla Polaków, mówiąc krótko. A więc jeśli byśmy szukali w ogóle jakichś antagonizmów, to, to należy również nie zapominać o tym kontekście. O kontekście dwóch imperiów, które wedle zasady et impera, dzieli rząd, próbowały wykorzystać w tym przypadku również ukraińskie przebudzenie narodowe. I idźmy o krok dalej. Generalnie warto też pamiętać, że po wiośnie ludów kolejny taki etap przebudzenia to jest tworzenie chromat w latach 60. Tworzenie takich kręgów przez inteligencję ukraińską, tworzoną, zresztą zwróćmy uwagę, że Uniwersytet w Kijowie powstaje w latach 30., jakby w ramach polityki, specyficznej polityki imperialnej Mikołaja I też, ta, ta młoda inteligencja ukraińska, patrząca właśnie na swoją tożsamość, nie jako prawda, rosyjska, imperialna część, tylko tożsamość. Ukraińska odrębna wewnątrz wielkiego państwa zaczyna działać na kanwie tworzenia tekstów literackich, używania języka ukraińskiego. Działać zresztą w warunkach bardzo trudnych, bo krok po kroku władze rosyjskie przede wszystkim o, po tej stronie, czy w tym imperium akurat próbowały ograniczać ukazami, a w końcu zakazały, w latach 70. car Aleksander II zakazał publikacji w języku ukraińskim i sprowadzania też takich publikacji, blokując w gruncie rzeczy czy hamując te, ten rozwój narodowej świadomości ukraińskiej. Można by rzec, że lata 80. są takim trochę martwym okresem. To jest okres po carobójstwie, to jest okres pewnej reakcji Aleksandra III i polityki, która właściwie może być, czy była nasączona również takim elementem szowinistycznym, ksenofobicznym. To są generalnie problemy, które w Rosji mają nie tylko Ukraińcy, ale mają też Żydzi. No, etniczno czy narodowo jest już tam bardzo źle. I faktycznie do lat 90., kiedy budzi się w ogóle w Europie taki współczesny system partyjny trochę, to znaczy tworzone są partie polityczne, w większości jeszcze nielegalne w imperium rosyjskim do 1905 roku to jest działalność podziemna, Ukraińcy też rozpoczynają swoje działania. Zarówno po stronie galicyjskiej, austrowęgierskiej, jak i po stronie ziem Ukrainy znajdujących się pod władaniem imperium rosyjskiego, powstają ukraińskie partie polityczne. To jest ten też ważny moment, który potem... Czyni taką podstawę do tego, co się wydarzyło potem w końcu, właściwie, pierwszej wojny światowej. To tak w skrócie wygląda ta historia. Niewątpliwie warto o tym pamiętać, że ten pierwszy fundamentalny krok to są lata 30. XIX wieku, bo do tego momentu będą odwoływały się wszystkie grupy, które się zresztą podzielą, jak to bywa, w takich sytuacjach i będą się troszkę różniły co do swoich poglądów, ale ciągle będą mówiły o tej odrębności narodowej. Ukraińcy. Jeśli chodzi o poetów, to jeszcze trzeba dodać iwana Franka. On się urodził w drugiej połowie XIX wieku. Jak Państwo słyszą, iwano Frankiewsk to właśnie od tego poety. Taki cytat znalazłam, myślę, że charakterystycznie pokazujący właśnie ten los ukraińskiego narodu, który żyje na jednych terenach, a jednocześnie gdzieś tam, ciągle pod innym panowaniem. On napisał coś takiego: my musimy nauczyć się czuć Ukraińcami, nie galicyjskimi, nie bukowińskimi ukraińcami, Ukraińcami bez oficjalnych granic, bez takiego przymiotnika można dodać. To prawda. Rzeczywiście te podziały i rozróżnicowanie, które wydaje mi się naturalne również ruchu mającego swój wkład w budowanie odrębnej tożsamości ukraińskiej, Iwan Franko, to oczywiście to kluczowa postać z tego środowiska związanego z czymś, co historycy nazywają takim socjalistycznym odłamem, prawda? Taki, takim nurtem socjalistycznym. To, to prawda oczywiście. Doktor Piotr Kroł. Chciałem dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Odrodzenie narodowe bazowało na języku, który funkcjonował cały czas w tej społeczności, bo język ruski, później nazwany ukraińskim, tym językiem posługują się cały czas i chłopi, i mieszczanie. To jest także że w momencie, kiedy na początku XIX wieku zaczyna się ten proces narodowotwórczy tego współczesnego narodu, to cały czas żywa jest pamięć o tych dawnych dziejach, czyli o funkcjonowaniu niezależnego państwa kozackiego, o dalekiej sięgającej już tradycji e, państwowej. To wszystko jest bardzo świeże, bo Katarzyna likwiduje hetmana zadnieprzański, ten lewobrzeżny, w latach 80. XVIII wieku, czyli le, zaledwie 50 lat wcześniej. A kiedy Napoleon wędruje na Moskwę w czasie swojej tej wielkiej wyprawy w 1812 roku. Aleksander I wydaje ukaz chcący zmobilizować Ukraińców do tego, żeby stanęli po stronie Rosji. To jego zamiarem jest z jednej strony poprawienie swojej sytuacji militarnej, a z drugiej strony zapobieganie temu, żeby Ukraińcy przypadkiem nie stanęli po stronie Francuzów, czyli jakby silne tradycje niepodległościowe są obecne. I to odradzanie się ma bardzo, bardzo potężną bazę, zarówno w kulturze, w języku, jak i tradycji mm. oraz historii. To, co mówił pan doktor Markowski, mnie bardzo zaciekawiło. To znaczy, jeśli car decyduje się na to, żeby zakazywać publikacji w języku ukraińskim, by przydusza tworzenie się tego nowoczesnego narodu, to znaczy, że on jest doskonale świadomy w takim razie tej odrębności. Czy nie? Jak to było z elitami moskiewskimi? Ta odrębność Ukrainy, Ukraińców jako narodu, było z nią różnie. Ona w pewnym momencie w XIX wieku zaczęła być rzeczywiście widoczna. Problem polegał na tym, że tak faktycznie w początku wieku okazało się, że Ukraińcy przyjeżdżają do Moskwy, Petersburga, zajmują różne ważne stanowiska i oni z, z, zaczynają być taką, no nie chcę powiedzieć solą ziemi w imperium rosyjskim, ale grupą, która świetnie sobie radzi i czasem nawet lepiej niż rdzenni Rosjanie, mówiąc krótko. To oczywiście zaczęło wzbudzać różne kontrowersje, zwyczajna konkurencyjność, mówiąc krótko. Okazało się, że szlachta ukraińska jest lepiej wykształcona, gdzieś tam w końcu XVIII wieku tuż po rozbiorach, tak, w tym okresie i w tej grupie akurat pojawia się pewien problem, to znaczy nakazuje decydować szlachcie ukraińskiej, nie tyle między ukraińskością, wybór między ukraińskością a rosyjskością, ale wybór między centrum i prowincją. Ale nie jest to takie proste. Jak spojrzymy sobie chwilę później na wspomnianych przeze mnie dekabrystów. To część z nich, chociażby najsłynniejszy z nich, Paweł Pestel, pisząc swoją słynną ruską prawdę i planując, jak będzie wyglądała Rosja po zmianach, daje taką możliwość odrębności, swobody, autonomii Polaków, ale o Ukraińcach nie wspomina. Ale to Pestel. Pamiętajmy, że dekabryści, czy ta grupa, którą określamy dziś dekabrystami, byli w tych pomysłach bardzo podzieleni i byli tacy jak chociażby Nikita Murawiow, którzy myśleli nieco inaczej i dopuszczali konieczność pewnej odrębności. Zresztą Murawiow w ogóle uważał, że trzeba podzielić Rosję na 13 stref i uznawał, że część ziem ukrainnych to powinna być odrębna strefa ze względu właśnie na to, co mówił dr Piotr Krol, na język i to, o czym wspominałem na odrębności kulturowe. Tu pojawia się problem takiego etnograficznego patrzenia trochę na, na Ukrainę i Ukraińców. Generalnie budowanie, jak patrzymy na ich literaturę, która jest tym zaraniem odrębności narodowej, tak to określmy, to rzeczywiście przez wiele lat dominuje z perspektywy rosyjskiej taki pogląd jakiejś etniczności, trochę odrębnej grupy. Ale tak szczerze mówiąc, to właściwie w części rosyjskiej akurat odmawia im się bardzo długo prawa do tego, by byli odrębnym narodem. Próbuje się wiązać tych ludzi, i to jest element polityki imperialnej, z. W ogóle tożsamością imperialną. To, jest, to są lata 30., to jest tak zwana triada Uwarowa czyli samodzierżawie, prawosławie i narodność, czyli słowo, które bardzo trudno jednoznacznie przetłumaczyć na polski, bo nie jest to narodowość jako taka i nie jest to ludowość jako, prawda? To jest coś pomiędzy. I teraz rzeczywiście to miało na celu wytworzenie wspólnej imperialnej tożsamości ludów, które składały się na imperium. Od tego bierze się polityka rusyfikacyjna, która pojawia się również właśnie w guberniach Południowych, w guberniach ukraińskich, i warto jeszcze dodać, że to też miało swoje odzwierciedlenie w organizacji. Próbowano, wprowadzono generał-gubernatorstwo, prawda? Wcześniej, w XIX wieku, ono zmieniało swój, trochę swój zakres, ale była to taka jednostka administracji cywilno-wojskowej, którą tworzono w, szczególnie w miejscach, które były niezbyt pewne, tak bym to określił, a więc na przykład w Warszawie mieliśmy odrębne generał-gubernatorstwo warszawskie. Tam, gdzie mieliśmy do czynienia z ziemiami nazwijmy to pewnymi jako część składowa Imperium Rosyjskiego, takie jednostki bywały tworzone bardzo rzadko. Druga sprawa, to jest oczywiście kwestia poglądów polityków rosyjskich, o których pani zapytała. No i mówiąc krótko, to szczególnie szczególną uwagę trzeba by zwrócić chyba na drugą połowę XIX wieku i chociażby na takich polityków jak słynny minister Witte, często uznawany właśnie za twórcę no, tego etapu poprawy gospodarczej Rosji. Człowiek, który miał ogromny wpływ na budowę kolei, ale jasno odmawiał odmawiał jakichkolwiek praw, nawet autonomii Ukraińcom i myślenia o nich jako o odrębnym narodzie. To samo bardzo znany, konserwatywny polityk rosyjski Michał Katkow, który bardzo twardo mówił, że w ogóle nawet żadnego języka odrębnego nie ma ukraińskiego i w ogóle nie ma prawa, żeby uznawać, że to jest taka odrębna grupa. To jest problem w imperium jakby podziału wewnętrznego imperium szczególnie tej europejskiej części właśnie, część wielkoruską, białoruską i małoruską, która ciążyła nie tylko w takich abstrakcyjnych tworach myślenia w ogóle o, o przestrzeni imperium, ale y, tak określano gubernie. Mieliśmy gubernie białoruskie, gubernie małorosyjskie, y, a gdzieś za tym była jeszcze dołączona i kolonizowana bardzo silnie w XIX wieku y, gubernie tak zwane noworosyjskie. I dodajmy jeszcze jedną rzecz, która powodowała, że Ukraińcom było bardzo trudno w tym czasie walczyć o niezależność, myśleć o odrębności narodowej, to kwestie chociażby gospodarcze to znaczy działalność imperium, wielkiego państwa, które dość skutecznie próbowało... Integrować cały system imperium pod względem gospodarczym. Na ten okres datują się silne procesy urbanizacyjne, a także rozwój przemysłu na terenach, które dzisiaj określamy jako Ukrainę. To chociażby Donbas, który wtedy wyrasta, to Odessa zresztą, która wtedy wyrasta, i to jest spory problem dla działaczy ukraińskich, prawda? Ta silna integracja gospodarcza nie pomaga w walce o swoją odrębność. Mówimy jednak o Rosji, ale nie możemy zapomnieć, że te ziemie i ludzie, o których dzisiaj rozmawiamy, zamieszkiwali też drugie imperium, imperium Habsburgów. O tym za chwilę powiemy. Jeszcze chciałam wrócić, nieco cofnąć się do czasów istnienia Rzeczpospolitej i zapytać, na ile władze centralne Rzeczpospolitej dostrzegały odrębność Ukraińców czy Rusinów, może jeszcze wtedy. Były do tego zmuszone. W czasie, kiedy nastąpiła Unia Lubelska. Zygmunt August, władca i korony polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, chcąc nakłonić, zmusić Litwinów do pewnych ustępstw, dokonał inkorporacji, czyli włączenia ziem ukraińskich, znajdujących się wtedy w Wielkim Księstwie Litewskim, do korony. W ramach tzw. aktów inkorporacyjnych, Rusini zamieszkujący te ziemie otrzymywali liczne przywileje, które podkreślały ich odrębność. Między innymi prawo do zachowania swojego języka, także w korespondencji państwowej. O co zresztą szlakta ruska walczyła, żeby przypadkiem Dwór Królewski, instytucje centralne nie naruszyły tego prawa. Miano również otrzymać między innymi odrębny sąd dla tych ziem. To ostatecznie upadło w dobie, kiedy pojawił się Trybunał Koronny w czasach Stefana Batorego, czyli ta sąd drugiej instancji, ale generalnie do czasu powstania Chmielnickiego władze centralne były zmuszone przez szlachtę ruską do tego, żeby tych przywilejów przestrzegać. I oni doskonale to widzieli w, w samym centrum, czyli w Warszawie. Kolejnym takim przykładem tego postrzegania odrębności jest fakt, że kiedy... Po śmierci Błotana Chmielnickiego doszło do zadrażnień pomiędzy sojusznikami, czyli państwem kozackim a państwem moskiewskim, to wtedy udało się Rzeczpospolitej pójść na kompromis z kozakami, z Iwanem Wychowskim, ówczesnym hetmanem kozackim i doszło do zawarcia Unii Chadziackiej. To jest bardzo ważny element w historii zarówno naszego państwa, jak też państwa ukraińskiego, bo to jest to moment, kiedy doszliśmy do, do kompromisu w trudnej sytuacji po 10 latach krwawej wojny domowej. I w ramach tej Unii Hadziackiej zostało wprowadzony trzeci człon naszego państwa, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, teraz Trojga Narodów i powstało wtedy Księstwo Ruskie, w której dominowała ludność ruska prawosławna, w tym także Kozacy i szlachta ruska. Widać ewidentnie, że my cały czas dostrzegaliśmy to, że te ziemie są ziemiami ruskimi, tam jest język ruski. Oczywiście oskarża się Rzeczpospolitą o to, że polonizowała elity ruskie, ale to nie było polonizowanie siłowe, to nie było narzucanie języka, obyczajów i wiary, to była dobrowolna decyzja tamtych rodów. Jako rodzaj aspiracji? Jako rodzaj włączania się do życia politycznego, mm -hmm. do życia kulturalnego. Czyli, że centrum spory. dzieje się w Warszawie, no to lepiej być bardziej w stronę polskości, tak? Bo mm -hmm. będzie się miał większe wpływy, rozumiem. O to to z jednej strony, a z drugiej strony pamiętajmy o tym, że no na forum tym publicznym, to funkcjonował właśnie w Warszawie, no łatwiej było dogadać się, porozumieć w języku polskim. Kultura polska też była atrakcyjna, bo kultura ruska odradza się dopiero w XVII wieku w dobie tej wielkiej polemiki pomiędzy wyznawcami prawosławia a zwolennikami cerkwi brzeskiej czy Unii Brzeskiej Kościoła Grekokatolickiego. Więc wtedy dopiero nastąpiło takie odrodzenie kulturalne rusi. W tym okresie wcześniejszym no, lepiej postrzegana przez Rusinów była, była ta kultura polska. Z czasem to się wyrównuje. Ale chcąc brać udział w życiu politycznym tego kraju, no trzeba było mówić języku polskim. A jaka była sytuacja Ukraińców, znów przeskakując trochę w historii w Imperium Rosyjskim, a jaka w Austro-Węgierskim? Pan o tym wspomniał, doktor habilitowany Artur Markowski. Bardzo dziękuję. To jedna z ważniejszych kwestii, którą myślę bardzo skutecznie pomijamy w dyskusjach i w rozmowach o historii Ukrainy, które się toczą w ostatnich dniach. Ona wydaje mi się fundamentalna z kilku przyczyn. Po pierwsze, Mamy pewne cechy wspólne, to znaczy, mamy chociażby taką sytuację, w której zarówno tak zwane gubernie ukraińskie w Imperium Rosyjskim, jak też Galicja Wschodnia, to raczej są tereny, które uważa się mimo tej walki o genezę i kijów, jak mówiliśmy wcześniej, uważa się za pewnego rodzaju prowincje. Z drugiej strony mamy takie odmienności, bardzo oczywiste, jak chociażby inna struktura organizacyjna, in, inaczej skonstruowane urzędy. Ale jeśli chodzi o główną różnicę, to jest przede wszystkim podejście władz Imperium Rosyjskiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego do kwestii narodowej, właśnie Ukraińców. Po pierwsze, wspominałem już chyba o tym, Austriacy. Próbowali wygrywać kwestię narodową ukraińską przeciwko Polakom. Uznawano, że jeśli będzie się podtrzymywało i jakby rozniecało ten wątek ruchu narodowego ukraińskiego, to osłabi to zdecydowanie działania Polaków. To było oczywiste, że w takiej sytuacji musi dojść do konfliktów, prawda? I rzeczywiście, jak pisze chociażby profesor Chrycak, Narodowy ruch ukraiński jest nastawiony przeciwko Polakom w Galicji. A z drugiej strony jednak Galicja stała się i to jest to, 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 to można przeciwstawić temu, co mówiłem o Imperium Rosyjskim. Galicja stała się Tzw. Tak tu, tu znowu patetycznie można by powiedzieć ukraińskim Piemontem, to znaczy miejscem, gdzie ze względu na tą niszę stworzoną przez władzę, narodowy ruch ukraiński mógł się rozwijać sprawniej i bez takich przeszkód, jakie napotykał w guberniach ukraińskich Imperium Rosyjskiego. Warto o tym pamiętać. I jeszcze jedną rzecz trzeba też dodać, o której nie mówiliśmy, mianowicie problem religijny. To znaczy Unię i Kościół Unicki, który został w Imperium Rosyjskim zlikwidowany w końcu lat 30., co oczywiście też no, dawało większą przestrzeń, tak, i większy oddech dla tych, którzy nie chcieli się stać prawosławnymi nagle, prawda, po stronie galicyjskiej. To fundamentalna różnica, bowiem, abstrahując od kwestii ideologicznych, to w sprawach organizacyjnych rzeczywiście duchowieństwo było najlepszym sposobem docierania do zwykłych ludzi. Do tych, którzy mieszkali szczególnie właśnie na wsi galicyjskiej, powiedzmy, czy no też po stronie imperium rosyjskiego. Mówiąc krótko, narodowy ruch ukraiński miał większą swobodę rozwoju w Galicji niż w, pod panowaniem rosyjskich carów. To oczywiście też miało swoje reperkusje, to znaczy, takie, że Ukraińcy niespecjalnie przychylnie patrzyli tak, na władzę carską. Ci, którzy budowali swoją tożsamość, odrębną tożsamość, to znaczy ukraińską, a nie, no nie, nie chcieli być częścią tego, tego wielkiego narodu, imperium, tak bym użył takiej, takiego określenia. Chciałam z Panami również porozmawiać o demonach skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego, który był niewątpliwie kiedy ruszył ten ruch, jakie on miał znaczenie i czy on był jakoś silniejszy niż inne takie skrajne nacjonalizmy, które przecież obserwowaliśmy też w innych krajach, na przykład wśród Polaków. Jak panowie to widzą? Doktor habilitowany Artur Markowski. Zacznijmy może od tego wcześniejszego okresu, bo y, oczywiście my mamy w pamięci upa, mamy w pamięci XX wiek, mamy w pamięci ten element trudnych relacji też polsko-ukraińskich. W ostatnich latach rzeczywiście sporo się o tym mówiło, ale myślę, że trzeba cofnąć się wstecz, cofnąć się przynajmniej do historii XIX-wiecznej, do tej zapomnianej niszy trochę, bo o kozakach mówimy, o XX wieku tak, a o XIX niewiele w kwestii ukraińskiej. I tu kilka spraw, które są istotne. Podkreślałem już, że Austriacy chcieli oprzeć się na Ukraińcach w jakimś sensie przeciwko dążeniom Polaków, chociaż wiemy dobrze, że Galicja była tym w miarę autonomicznym zaborem. Rosjanie nie prezentowali takiego stanowiska. Przeciwnie, nawet w latach 40. XIX wieku wprowadzono reformy, które właściwie miały no, porządkować trochę inaczej relacje między właścicielami ziemskimi a, a chłopami, czyli właśnie ludnością ukraińską. Generalnie jednak, Mówiąc krótko, ten problem relacji ukraińskiego ruchu narodowego z Polakami i polskością ma właśnie tą XIX-wieczną genezę. Niechęć jest widoczna już tam, ja mówię o ruchach, a nie o chociażby kozaczyźnie, to kolega pewnie będzie wyjaśniał z innej perspektywy. Dalej warto podkreślić, że Narodowy ruch ukraiński, mimo tego napięcia, pewne rzeczy dziedziczył, jakby, tak, z różnych stron, między innymi, dziedziczył trochę po pierwszej po Rzeczy Pospolitej, dziedziczył wpływy polskiej kultury, chociażby również, Wspominałem już o Mickiewiczu, pewne elementy demokracji, współdziałania w czasie powstania listopadowego, to nie chroniło jednak przed konfliktem. Warto wspomnieć, że dając przykład Galicji, że po 1867 roku, mimo tego, że władze austriackie podnosiły czy chciały wspierać ruch ukraiński, antagonizując, to monopol na władzę, na władzę terenową mieli Polacy. Co tu kryć? Ta relacja władzy, chociażby w Galicji, no, była o tyle niedobra, że Ukraińcy mieli pełne prawo, oczywiście, czuć się odsunięci, i to też nie pomagało w ułożeniu sobie dobrych relacji. I jeszcze pozwólcie Państwo, że odniosę się do y, chociażby Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, i nie wchodząc w szczegóły, to jest taka organizacja, która powstała w końcu lat 20. XX wieku. I oczywiście no, jest tym punktem zainteresowania w konflikcie polsko-ukraińskim. To jest organizacja, która rzeczywiście w jakimś sensie bywa porównywana, i tu są kontrowersje z Ustaszami, chociażby, czy innymi organizacjami, o których mówi się jako o organizacjach faszystowskich. Spory są wokół „ON również toczone”. Ja się nie podejmę kwalifikowania. Natomiast rzeczywiście warto zauważyć, że w latach 30. w Europie powstają organizacje tego typu organizacje, które nie cofają się przed użyciem chociażby metod terrorystycznych. W moim przekonaniu, ten wzrost powiedziałbym, skrajnie nacjonalistycznych postaw jest bardzo widoczny nie tylko wśród Ukraińców, ale także w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Nie widziałbym tu jakichś super specjalnych, nieuniwersalnych, indywidualnych elementów. Czy nietypowych dla tego okresu rozumiem? Tak? Bo to trochę taki był czas. Tak, tak, mhm. tak sądzę. Dodajmy no do tego jeszcze kilka, takich, e, kilka ważnych elementów, a mianowicie aspiracje polityczne, te niepodległościowe Ukraińców i Polaków e, szły na takim torze kolizyjnym, bo Ukraińcy chcieli budować swoje państwo niepodległe w oparciu o Lwów i Kijów. Tymczasem znowu strona Polska uważała, że ta przyszła, odrodzona nasza ojczyzna. Będzie sięgać w takim maksymalnym wymiarze do granic roku 1772, ambitnie. czyli pierwszego rozbioru. Takie plany się pojawiały, w związku z tym to dochodzi do, do zderzenia. Finalnie jest tak, że, proszę zwrócić uwagę, w 18 roku Polacy z Ukraińcami toczą walkę o lwów. Później dochodzi do wojny z, tą, z państwem zachodnio-ukraińską, Republiką Ludową, która powstaje właśnie w momencie końca I wojny światowej. To jest wojna. Kolejne państwa które, ukraińskie, które powstają jedne po drugim, bo rządy po prostu upadają, pojawiają się nowe koncepcje, to też jest taka polityka w zderzeniu z tymi polskimi oczekiwaniami. I ostatecznie kończy się to tym, że i Wołyń, i zachodnia Ukraina znajdują się w państwie polskim zgodnie z postanowieniami traktatu ryskiego oraz postanowień z radą ambasadorów która powstała po traktacie wersalskim. Polska ma gwarantować Ukraińcom zamieszkującym jej ziemię autonomię. No i tu pojawiają się problemy. Obydwie strony mają swoje grzechy, o tak powiem. I te sprawy nadal wymagają pewnego wyjaśnienia i uregulowania. Oczywiście zbrodnie dokonywane przez skrajnych nacjonalistów pozostają straszliwymi zbrodniami, to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast pytam panów o to, żeby właśnie złapać trochę te proporcje, bo Ukraińcy muszą się wyjątkowo często z tego tłumaczyć, mam wrażenie, z tych postaw, częściej niż inne narody. Nie mają panowie takiego wrażenia? Tak, ale to też pamiętajmy, nie chciałbym usprawiedliwiać w tej chwili, bo wiadomo, że, że czyny dokonane w czasie II wojny światowej pozostaną czynami, które nazywamy ludobójstwem. I strona polska do tej pory stoi na tym stanowisku, że jest to ludobójstwo. Za to, jeśli chodzi o stronę ukraińską, to tam przez bardzo wiele lat było to wszystko ukrywane. Tam nie było w oficjalnej narracji, ani w, w historii, nawet w podręcznikach szkolnych, a może zwłaszcza w podręcznikach szkolnych, informacji o czymś takim. Nawet jeśli w dobie tej wolnej niepodległej Ukrainy zaczyna się powolna taka odwilż, jeśli chodzi o, o tę, tę kwestię, to jest to jeszcze zbyt powolne. Nadal są... Proporcje niezachowane, czyli oni zaniżają to, co się wydarzyło, hmm. relatywizują to wszystko. Mówią o jakichś niewielkich wystąpieniach. Więc jakby ta druga strona cały czas jakby nie dopuszcza do, 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 do siebie tych strasznych wydarzeń. A z drugiej strony, też trzeba pamiętać o tym, że w świadomości ukraińskiej, która no, jest ta zaburzona świadomością, nie przenika do opinii publicznej, co się działo na wołyniu w latach 40. tej świadomości ukraińskiej UPA, to mimo wszystko organizacja, armia która walczy przede wszystkim z oddziałami Armii Czerwonej po 1945 roku. Ten opór UPA trwał do początku lat 50. Stąd też taka w tej świadomości Ukraińców, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie i przede wszystkim na zachodniej Ukrainie, UPA to bohaterowie. Bo Odwoływanie do niej... się do UPA znaczy trochę coś innego niż jak my widzimy te flagi. Tak, mhm. bo my postrzegamy to przez pryzmat tego, co wydarzyło się na wojnie w Galicji Wschodniej w latach 40, 40., w czasie II wojny światowej. Oni widzą to, co miało miejsce po II wojnie światowej, bo nie wiedzą, albo do tej pory nie wiedzieli, co się wydarzyło wtedy. <laughs> Chciałam panów też zapytać o granice współczesnej Ukrainy, czy one się pokrywają właśnie z czego one się wzięły z występowania języka i też chciałabym panów zapytać o taki komentarz do takiego częstego dzielenia Ukrainy na wyraźną zachodnią i wyraźną wschodnią, bo co ma na przykład wspólnego tak idyllicznie obraz błękitnego nieba, łanów, zbóż, zachodnia Ukraina, taka powiedzmy rolnicza, tak to widzimy, z Donbasem górniczym. Jak to, się, jak to się nam łączy? Który z panów się podejmie? Granice współczesnej Ukrainy zostały określone w okresie tuż po I wojnie światowej, w zasadzie nawet tuż przed jego zakończeniem. Ale coś kiedy, musi być bazą do kiedy tego. Kiedy rodziło się państwo ukraińskie, w traktatach zawartych pomiędzy rodzącym się właśnie państwem ukraińskim a rządami Niemiec i Austro-Węgier zostało wyraźnie określone, że granice Ukrainy, tej Ukrainy są określone przez etniczność, czyli tam, gdzie są Ukraińcy, tam też będzie państwo ukraińskie. I rzeczywiście to się pokrywa. Jak się spojrzy na mapę z początku XX wieku, która pokazuje ten rozkład etniczny ziem południowej Rosji, to ewidentnie widać, że Ukraińcy zamieszkują w terenach, na ziemiach współczesnej Ukrainy. No tak, tej, tej Ukrainy, państwa ukraińskiego. Nawet Donbass jest w większości ukraiński. Znaczy, tam akurat jest największe skupisko ludności rosyjskiej, takiej, które przyznaje się do narodowości rosyjskiej, ale mimo wszystko ta, ta ludność rosyjska stanowi mniejszość obwodów ługańskiego i don donieckiego. Skąd zaś ten, wziął się ten podział na Ukrainę Powiedzmy centralną i wschodnią, jako ten pierwszy rejon, i drugi to zachodnią. No, profesor Markowski tu wspominał i wyraźnie podkreślał to funkcjonowanie Ukraińców w dwóch imperiach. I zwracam Państwu uwagę na to, że ten podział funkcjonował aż do roku 1939, bo państwo austro-węgierskie dla terenów Ukrainy Zachodniej zostało zastąpione przez państwo polskie. Tam rozwijał się ruch ukraiński, kultura, język. Tradycja, tam była ta wolność, można było nauczać, poznawać historię Ukrainy, można było brać udział w życiu politycznym kraju. Zupełnie inne wartości funkcjonowały tam. Za to Ukraina Centralna i Wschodnia znalazła się po roku 1921 w składzie państwa radzieckiego. Poddana procesom, procesom, wszystkim, które władze komunistyczne wprowadzały. Był taki okres, kiedy była pełna swoboda dla, dla Ukraińców. Była tak zwana ukrainizacja, polityka ukrainizacji. Ona no, skończyła się pod koniec lat dwudziestych i przystąpiono do normalnego procesu takiego wtapiania narodu ukraińskiego w to państwo. No tak, bo zaraz płotki, narodów miało, miało nie być przecież po Ta. prostu jeden wiek. To, to, to mhm. są pozostałości właśnie tego, tego tych, tych wszystkich procesów. Artur Marszkowski? Ja chciałbym dodać jeszcze kilka spraw. Mianowicie, po pierwsze, warto pamiętać, że jeszcze w XIX wieku, na te etnicznie ukraińskie, tak to określmy, i ukraińskojęzyczne ziemie, napływała ludność mówię o Ukrainie będącej w obrębie imperium rosyjskiego napływała ludność rosyjska wiedziona właściwie centralnie sterowaną kolonizacją mówiłem wspomniałem o tych guberniach noworosyjskich wspomniałem o kształtowaniu centrów przemysłowych które były tworzone przez wysyłanych, często z centrali, z ziem, no powiedzmy, etnicznie rosyjskich urzędników, ludzi, którzy no potrafili zająć się, nazwijmy to, biznesem, zorganizować go. Ale też kolonistów, chociażby kolonistów żydowskich, których wysyłano z guberni białoruskich na tereny Ukrainy. To jest pierwsza rzecz. O tym nie można zapominać, że te próby różnicowania językowego, chociażby terenu, były bardzo widoczne. Poza tym warto jeszcze zwrócić uwagę chyba na jedną rzecz. Rzeczywiście, okres Związku Radzieckiego czy Sowieckiego, jak ktoś woli, to moment, kiedy tereny tej wschodniej, no tak, wschodniej, centralnej Ukrainy, były poddane no jednak silnym procesom rusyfikacyjnym, w sensie chociażby językowym. I to do dzisiaj jest widoczne: to znaczy, te elementy językowe gdzieś tam się pojawiają, a też nawet relacja z językiem rosyjskim dzisiejsza, czy też odniesienia do języka rosyjskiego, dzisiaj jest pokłosiem tych procesów historycznych i chociażby podziału właśnie między terenów ukraińskich między dwa wielkie państwa, Imperium Rosyjskie i Monarchię Habsburską. Ponieważ procesowi rusyfikacji ziemi ukraińskiej był podane tak naprawdę jeszcze w XIX wieku, to ta zaszłość jest tak ogromna, że tak kilkanaście lat niepodległości nie, jest, nie było w stanie naprawić i sprawić, że język ukraiński stanie się językiem w zasadzie całego narodu. Ale to, że ktoś mówił po rosyjsku, nie oznacza, że nie jest Ukraińcem. I to też się zmienia, bo coraz więcej Ukraińców przechodzi na język ukraiński i dzisiaj już mówimy o tym, że rzeczywiście zdecydowana większość Ukraińców posługuje się językiem ukraińskim jako tym pierwszym i nawet jedynym językiem, którym... Daleko nie szukając, bohater współczesnej Ukrainy wołody Zełański przez większość swojego życia w zdecydowanej większości mówił po rosyjsku. Ten ukraiński sobie szlifował w ostatnich latach. Moglibyśmy mówić oczywiście jeszcze o bardzo wielu rzeczach. No, trzeba wspomnieć chociażby Wielki Głód z lat 32-33, co jest niesamowitym dramatem w tamtych terenach dla tamtejszej ludności. Jest też bardzo ważny dla tożsamości ukraińskiej. Nawet widziałam taki transparent na jednej z antywojennych demonstracji, że to nie jest 32, 33 world is watching now, że świat teraz patrzy. Oczywiście moglibyśmy mówić też o współczesnej Ukrainie i tak dalej, i tak dalej, wszystkiego nie zmieścimy w tym podcaście. Natomiast ja bym chciała, żeby panowie teraz skomentowali to w bardzo bieżącym kontekście. My nasz podcast nagrywamy 2 marca 2022 roku. Trwa inwazja Rosji na Ukrainę, poprzedzona takim wystąpieniem Władimira Putina pełnym historycznych czy pseudohistorycznych odniesień. To jest szalenie ciekawe w co ten człowiek rzeczywiście wierzy i jak też się pozycjonuje. Ja to wysłuchałam w debacie organizowanej przez panów na wydziale historii Uniwersytetu Warszawskiego. Świetne spotkanie. Zostawię wam słuchacze link do tego spotkania w opisie tego podcastu i tam zdaje się, że Bartłomiej Gojas, doktor Bartłomiej Gojas mówił o tym, jak to Putin się ustawia w roli historyka. Że tam były opowieści o tym, że on pracuje na źródłach, że nie wychodzi tam do bibliotek, do, 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 do archiwów i tworzy artykuły historyczne. To jest szalenie interesujące, mroczne, ale chciałbym też, żeby to panowie skomentowali. Artur Markowski. To prawda. Rzeczywiście okazuje się, że dzisiejszy prezydent Federacji Rosyjskiej stosuje Techniki podobne do technik, które stosował Stalin, który też o wszystkim pisał, i, i był również historykiem, i językoznawcą, i tak dalej. Nie, tu nie ma miejsca na śmiech. Proszę Państwa, jestem głęboko przekonany, że ten kazus Belli, który tworzy prezydent Federacji Rosyjskiej, który próbował tworzyć swoim przede wszystkim swoim przemówieniem, no to próba przede wszystkim manipulacji historią, wiedzą historyczną i, 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 i kropka. Ale chcę powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Po On tam tylko powiedział, może jeszcze przypomnijmy, że Ukraina to w zasadzie została stworzona, założona przez Lenina, tak można by to tak powiedzieć, że powinna być Ukraina imienia Lenina, odnosząc się do tych czasów pozytywnego wspierania narodów, o czym pan wcześniej mówił. To prawda, paradoks polega na tym, że państwo, które jako żywo czerpie z, dzisiaj z technik działania i sposobów funkcjonowania Rosji radzieckiej czy sowieckiej, jego prezydent próbuje deprecjonować założyciela tego państwa, czyli Włodzimierza Lenina. Natomiast wydaje mi się, że waga oczywiście przemówienia i tego co się tam w nim znalazło jest ogromna. My o tym jak pani wspomniała wiele mówiliśmy. Nie chcę powtarzać argumentów panelistki i panelistów, ale chcę dodać dwie rzeczy. Po pierwsze, warto pamiętać, że to przemówienie, które jest oczywiście takim rdzeniem tej propagandy, ale mówimy o wielkiej machinie propagandowej, która używa fałszywie ujmowanej historii po to, aby wyjaśnić agresję Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo ukraińskie. I jeszcze jedna rzecz, którą otrzymałem dzisiaj, mianowicie. To przemówienie prezydenta Putina zostało przygotowane w wersji dla dzieci. I dzieci w szkołach rosyjskich od 1 marca są indoktrynowane. To znaczy, to przemówienie na poziomie odbieralnym przez dzieci jest jako obowiąz przedstawiane jako obowiązkowa lekcja wszystkim dzieciom w rosyjskich szkołach. Więc mówimy już o czymś znacznie gorszym: to znaczy, nie tylko o przemówieniu prezydenta, które ktoś wysłucha, a ktoś nie ale mówimy o wielkiej machinie indoktrynacji, której efekty będą odczuwalne prawdopodobnie przez długie lata. Dlatego bardzo zależy nam na tym wszystkim, powinno nam zależeć na tym, że prócz tej wojny, która dzieje się w realiach, na której giną ludzie, powinniśmy dyskutować i mówić o, o tych sprzeniewierzeniach w sensie informacyjnym. Doktor Piotr Kral? Putinowi zależy na tym, żeby... Przekonać opinię publiczną, światową opinię publiczną, przywódców państw zachodnich, że takie państwo jak Ukraina nie powinno istnieć, że to państwo powinno być częścią jakiegoś wielkiego tworu, które za założy i który będzie nadzorował. Ja on chyba naprawdę prezydent. w to wierzy, bo to nie jest tak, że on to wymyślił miesiąc temu. To się to widać w jego wypowiedziach, tekstach od lat. Znaczy z geopolitycznego punktu widzenia Ukraina jest kluczem do potęgi imperium rosyjskiego. Jeżeli będzie po świata zachodniego, to wiadomo, że Rosja nie będzie w stanie, przynajmniej będzie miała dużą trudność, żeby, żeby tą swoją pozycję imperialną, do której dąży, utrzymywać. Stąd też Putin robi wszystko, żeby Zachód opuścił Ukrainę Deprecjonuje to państwo. Skraca ich historię. Mówi o tym, że to w zasadzie Rosja stworzyła Ukrainę i oskarża Ukrainę o zdradę. Może nie tyle całą Ukrainę, co i tu padają te słynne porównania do nazistów, odwołanie do bandery. Grupka sponsorowanych przez zachód przywódców, związanych właśnie takich nosicieli, potomków, nazistów związanych z banderą, szantażuje Uciska. niszczy naród ukraiński, który chciałby się przyłączyć. Do Rosji. Więc to się wszystko tak wtapia w taką narrację po to tylko, żeby przekonać Zachód o tym, że to państwo jest państwem sezonowym, a najlepiej, żeby znalazło się w objęciach Rosji. Artur, jak pierwszy raz wejdę w spór z moim szacownym kolegą. W krótkiej sprawie. Ja nie mam przekonania, że prezydent Federacji Rosyjskiej chce przekonać inne państwa, przywódców innych państw, czy mieszkańców innych państw, państw Zachodu, co do tego, że. Jego wejście na Ukrainę to, to jest nieznacząca sprawa, i Ukraina tak nie powinna funkcjonować i istnieć, i tak dalej. Ja myślę, że no wiadomym jest, że tego nie zrobi. Ja sądzę, że jego przemówienie, tak szumnie rozgłoszone, i fakt, że jest dzisiaj właśnie w tej wersji dla dzieci silnie kolportowane, pokazuje jedną rzecz. Pokazuje, że on musi i chce próbować przekonać mieszkańców, Dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, do tego, że decyzje, które podjął i które podejmował ze swoimi najbliższymi współpracownikami, są słuszne i po co one są? Zwróćcie Państwo uwagę, mamy ogromne embargo informacyjne w Rosji. Za protesty antywojenne ludzie są wsadzani do więzienia. Krok za krokiem idą kolejne restrykcje prawne dotyczące mówienia o wojnie i protestowania przeciwko wojnie. Ta jego wypowiedź, kierowana nie tyle do fachowców, bo przecież wie, że ich nie przekona, co do zwykłych ludzi, w momencie, kiedy mają oni dostęp, dostęp tylko i wyłącznie, właściwie mówię to prostych ludziach gdzieś na rosyjskiej wsi do telewizji, może mieć fatalne skutki. Bo ci ludzie nawet nie wiedzą, że zginęło 6 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Oficjalnie minister mówi o 10, dzisiaj dostałem od Rosjan taką wiadomość o 10 zabitych rosyjskich żołnierzach. I ludzie, którzy mieszkają na rosyjskiej wsi i nie mają innych źródeł informacji poza oficjalną, publiczną telewizją, skąd mają wiedzieć, co się tam faktycznie dzieje? To jest ten problem. Ja nie sądzę, że chodzi o przekonanie Zachodu. Ale stolice wiedzą: Petersburg, Moskwa, znaczy jedna stolica, bo mam na myśli duże miasta wiedzą. Ja. Chciałem, żeby dobrze to pytanie zabrzmiało, bo ja zdaję sobie sprawę, że wojna w Ukrainie obecnie nie jest jedyną czy jakby pierwszą wojną od lat, bo one się dzieją cały czas na ziemi. Prześladowania różnych grup dzieją się cały czas w ogóle. Tu, jakby komentarz ode mnie, świat to raczej jest mroczne miejsce. Ale jednocześnie robi to oczywiście na nas ogromne wrażenie, bo to jedno państwo wprost najeżdża zupełnie bez powodu inne demokratyczne państwo, nie mając do tego żadnego innego pretekstu niż swoje własne imperialne interesy, czy to jest prywatna wojna Władimira Putina, jakiegoś tam jego otoczenia. Widzimy te spadające rakiety, słyszymy o tej propagandzie rozbudowanej. No ja mam jakieś takie déjà vu. Czytałam to na kartach podręczników do historii. Ciekawa jestem, jak panowie do tego podchodzą, jako profesjonaliści, właśnie, czy historycy, jak, jak się panom na to patrzy no, na żywo. No cóż, ja, mimo zawodowego zaangażowania w badania historyczne, podobnie jak pani, miałem jasne skojarzenia. Trudno mi to interpretować. Nie, nie znam się bowiem na współczesnych sposobach prowadzenia wojny, ale mam wrażenie, że mówimy o bardzo takim brutalnym, prostym działaniu, które nam wszystkim zdawało się nie będzie możliwe w XXI wieku. Wyobrażaliśmy sobie wojnę elektroniczną, walkę bezzałogowymi statkami, a tymczasem jadą stare, jak mówią czas, czasem analitycy, często z epoki sowieckiej czy radzieckiej, czołgi na Kijów, prawda? Trudno mi to sobie jakoś. Poukładać. Niemniej jednak mam głębokie przekonanie, że jest to jakiś zakręt historii. Ale co chcę powiedzieć, jeśli chodzi w ogóle o wagę tego konfliktu? To prawda, to nie jest jedyny konflikt na świecie. Ciągle właściwie gdzieś trwa wojna. Niemniej jednak, tutaj mamy do czynienia z bardzo istotnym momentem. To znaczy, z momentem, kiedy i trzeba to chyba jasno powiedzieć: mimo niezaangażowania w działania wojenne bezpośrednio Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, jest to starcie idei świata. Ale Putin z ideą świata, który nam jest, mam nadzieję, bliższy świata zachodniego, może nie idealnego, może nie cudownego dla wszystkich, ale jednak próbującego utrzymać demokratyczne wartości i wolność jako nadrzędne w swoim funkcjonowaniu. To jest w zasadzie koniec tej epoki pokoju po roku 1945. Świat się zmienił. I to, co wydarzyło się. W, temu, w, w Europie to ma pan na myśli, tak. rozumiem. Tak, bo to już jest jakby cofnięcie się, odejście od i postanowień Helsińskich, czyli aktu KBWE i tych wszystkich aktów i porozumień, które miały zagwarantować pokój w Europie. KBWE w czasie zimnej wojny przecież, przecież obie strony grały pewien spektakl, zdały swoje role, ale do wojny nie, nie chciały doprowadzić, przynajmniej w Europie oczywiście. Teraz okazało się, że ten kontynent, który pozostawał w pokoju, no, oczywiście z pewnym wyjątkami, pamiętajmy, Jugosławii z pewnymi wyjątkami, trwał od zakończenia II wojny światowej, nagle znalazł się w obliczu na razie konfliktu na Ukrainie, a kto wie, co będzie dalej. Pomyślmy o tym, że padały ze strony rosyjskiej takie żądania w stronę zarówno NATO, jak i w stronę Unii Europejskiej, w zasadzie sensie głównie w NATO, że bezprawnie dokonała rozszerzenia w 1997 roku. I w tej chwili w zasadzie powinna się wycofać z tego rozszerzenia, czyli te kraje, które tak jak Polska weszły wtedy w skład NATO, w zasadzie powinny być pozbawione tego wsparcia, na które tak bardzo liczymy. Jeśli są wśród naszych słuchaczy teraz Ukraińcy, to chciałam wam powiedzieć, że jesteśmy z wami absolutnie cały czas. Śledzimy to, co się dzieje. Bardzo panom dziękuję za tę opowieść. Doktor Habilitowany Artur Markowski, dr Piotr Kroll, dziękuję. Panom dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Historycy z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Słuchasz podcastu Radio Naukowe. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca. Nie wiem, jaki temat będzie za tydzień w odcinku numer 86. Trudno jest mi cokolwiek przewidywać. Napiszcie proszę w komentarzach, to dla mnie bardzo ważne. Czy potrzebujecie odcinków, które jakoś odnosiłyby się do obecnej sytuacji, a może wręcz przeciwnie? Potrzebujecie innych treści, żeby trochę uspokoić głowy. Dajcie znać proszę. Kto może niech wspiera zbiórki na rzecz uchodźców. Można dorzucić się na przykład do zbiórki społeczności Radia Naukowego. Link jest w opisie. Wypytuję w środowisku NGO-sów o różne mniej znane inicjatywy, ale też potrzebne i tam będę przekazywać pieniądze dalej. Oby ta wojna zakończyła się jak najszybciej zwycięstwem Ukrainy i oby ofiar było jak najmniej. Do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!